Dzień dobry, witamy w podcastach Nieznanego Świata w cyklu Rozmowy o książkach. Dzisiaj z naszymi gośćmi będę rozmawiał o tym, co nas czeka, kiedy przejdziemy na drugą stronę oraz jak się do tego najlepiej przygotować. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z ambasadorem zaświatów, jasnowidzem i medium, autorem książki Przewodnik po zaświatach, co powinieneś wiedzieć zanim odejdziesz, Markiem Szwedowskim oraz towarzyszącym mu dobrym duchem, który wspiera Marka we wszystkich sprawach i projektach, Grzegorzem Wójcickim. Witajcie panowie. Witamy. Witam. Marku, pierwszego zaginionego człowieka odnalazłeś w 1989 roku. 5 lat później, w 1994 roku, jeden z najwybitniejszych reporterów powojennej Polski, pan Ryszard Wójcik, opisał to wydarzenie w artykule Podejrzany z czwartego wymiaru, który w tym samym roku, w czerwcu 1994 roku, opublikowaliśmy na łamach Nieznanego Świata. Zacytuję teraz na potrzeby tej rozmowy fragment tego artykułu, sam początek, i od razu może wspomnę, że w opisie tego podcastu będziecie mogli Państwo znaleźć linki do wszystkich cytowanych i wspomnianych materiałów. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, proszę zajrzeć i będzie można przeczytać więcej. Nieznany świat, czerwiec 1994 roku, podejrzany z czwartego wymiaru. Autor Ryszard Wójcik. W pewnym miejscu, na skraju lasu w Palmirach, stoi po dziś dzień duży drewniany krzyż z przybitą doń tabliczką. Słabo już czytelny na niej napis wzywa do modlitwy za tego, w nawiasie nazwisko, który wszedł do lasu i nie wrócił. Ten osobliwy krzyż ma swoją 8-letnią historię i został wyposażony w załącznik spoczywający w aktach Wojewódzkiej Komendy Policji przy ulicy Żytniej w Warszawie. Załącznik ów stanowi notatka oficera dyżurnego o przesłuchaniu Marka Szwedowskiego wraz z protokołem policyjnej wyprawy na bagna w okolice Sierakowa śladem wahadełka. Opowieść o tym wydarzeniu przytoczę z ust samego Marka, jej prawdziwość potwierdzają jednak zarówno dokumenty policyjne, jak i żyjący świadkowie oraz uczestnicy zdarzeń. Kiedy mijałem po raz pierwszy ten krzyż i czytałem napis na tabliczce, coś mnie powstrzymało. Nie wiem, jak to określić. Jakby wołanie tego umarłego, że on na mnie czeka, że muszę tam przyjść. Dokąd? Znajomi mówili, że chyba było coś w gazetach rok, dwa lata temu, że jakiś warszawski uczony, przyrodnik, fotograf poszedł do lasu i zaginął. Marku, pamiętasz te wydarzenia z tamtego wieku? Tak, bardzo go pamiętam, ponieważ pierwszą sprawę zawsze się pamięta. To tak jak narodzin się własnych nie pamięta. Nie pamiętam, jak wychodziła główka i tak dalej. Zawsze się z tego śmieję. Ale pamiętam pierwszą sprawę, która zmieniła całkowicie moje życie, bo to jedna chwila, która zmienia całe twoje życie. Bardzo dobrze to pamiętam. Moje emocje z tym związane, poszukiwania i wreszcie znalezienie. To był taki bardzo dziwny czas, ale jakże dużo dający na przyszłość. Czy bałeś się tych głosów, tego wołania, bo to było początek? O, tak. Ja pamiętam, przyszedłem do domu, położyłem się spać i słyszę w głowie, proszę mnie znaleźć. Tak sobie myślę, telewizja gdzieś gra, naleźć w nocy o drugiej, jaka telewizja. Ciągnąłem kołdę, ona tak jakby lekko zjechała ze mnie i słyszę, proszę mnie znaleźć. No, dla człowieka wtedy młodego to nie było zbyt komfortowe wyzwanie, słyszę takie głosy. Wyprostowałem się jakbym, nie wiem, ze śrutu dostał, nie powiem w jaką część ciała. No, ale potem powiedziałem, dobra, trzeba to sprawdzić, trzeba zobaczyć, może nie zwariowałem. No, był zaskakujący dla mnie. No i przesłuchanie, jakieś notatki, tak? Milicja, przesłuchanie i po raz pierwszy wtedy zobaczyłem, jak ludzie mogą być czasem wdzięczni za znalezienie kogoś. Ryszard Wójcik miał taki specyficzny humor i jak to opisywał, to w sposób taki bardzo, bardzo trafny, ale z takim trochę żarcikiem. No i, bo to przecież trzeba powiedzieć, bo to jest odnotowane też, kiedy córka zaginionego odnalazła, dzięki mnie, swojego ojca, podleciała do mnie, zaczęła mnie szarpać i pyta się, gdzie jest portfel z dolarami i złoty Rolex. I to było pierwsze podziękowanie za znalezienie. Policjant, który obok stał, powiedział, spokojnie, wreszcie czego zastrzelimy ją, miał być jeszcze bardziej szalała. Później pisaliśmy w maju 97 roku, znowu pan Ryszard Wójcik, gdzie jest złoty pociąg.
eksperyment hipnotyczno-jasnowidczy. Pamiętasz? Pamiętam, tak. Ja powiem, że ten złoty pociąg dopiero wybuchł gdzieś w tak sensacyjny sposób, to wiemy nie tak dawno. Natomiast pan Ryszard Wójcik, on zawsze sięgał do takich ciekawych tematów niewyjaśnionych. A tutaj tak, postanowił, czy uda się zahipnotyzować jakąś osobę i żeby ona powiedziała, gdzie jest złoty pociąg. I trafiło na jego żonę, to była Alicja. No powiem, że ona tak wpadła w hipnozę jak nikt dotąd. No i zaczęła opowiadać o tym złotym pociągu. To wszystko jest tam w tym artykule, ale zrobiło to duże wrażenie na nas, bo ona opowiadała rzeczy, o których nie mogła wiedzieć, a on już wiedział, a ja tym bardziej nie wiedziałem. To było niesamowite. No to bardzo fajne rzeczy wyszły. Niestety do niczego nie doprowadziły, jak widać, do dzisiaj szukamy złotego pociągu. W tym artykule, który udostępnimy, są twoje szkice, nawet jakieś fajne zdjęcia, tak, więc będzie można się z tym zapoznać. Później po takiej trochę dłuższej przerwie, październik 2009 roku, Wojtek Chudziński o transkomunikacji po polsku. To była taka relacja ze spotkania z tobą w Zawierciu, w laboratorium odbiorczo-radiowym służącym do kontaktów z tamtą stroną. Dużo sprzętu, starego, nowego i takimi miejsce. No coś takiego było. Pod dużym wrażeniem. Tak. Tak, on był w ogóle pod dużym wrażeniem i mówi, że kiedy zobaczył to, to czuł się jak w takim starym Lombardzie z lat 70. mówi, rany boskie. On nie wiedział, że jeszcze takie sprzęty istnieją. Tak, to było też niesamowite spotkanie. Ja jestem trochę człowiekiem poszukującym i ciągle szukającym coraz lepszych rozwiązań po to, żeby komuś pomóc. Tak? I natrafiłem przecież na książkę Umarli mówią, tak, księdza, który też przecież występował u was. On mnie zafascynował. On jakby mnie zaciekawił i rozpocząłem transkomunikację. Nawet z dobrym skutkiem. W listopadzie 2020 roku łączę rozmowy wielowymiarowe, wywiad z okazji przyznania filarów 30-lecia, rozmowa z Dorotą Czerwińską. Może jeszcze tylko dodam, że Marku, założyłeś stowarzyszenie Przystań Nadzieja. Tak. Stowarzyszenie Przystań Nadzieja wspiera rodziny po stracie najbliższych. Tak. Tak? W formie takiej psychologicznej, pedagogicznej, różnych spotkań, wyjazdów jakby integracyjnych, ale też mówienia, że coś jest po drugiej stronie, nie bójcie się, damy radę. Natomiast co zainspirowało nas do takiego otwarcia, takiego stowarzyszenia? Otóż jeden człowiek, który napisał do mnie, właściwie zadzwonił i powiedział, przejechałem własne dziecko. I nastąpiła cisza. Ja mówię, Jezus Maria, a kto dzwoni? To może na policję zapomyślałem, no jak to? Po tej ciszy nastąpiło, nie, musiałem wziąć oddech, wie pan, nie tak dawno, parę miesięcy temu, cofając samochód, przejechałem dwuletnią czy trzyletnią, już nie pamiętam, a swoją córkę dużym samochodem. Jestem w traumie, czy pan mi pomoże? Porozmawiamy. To było dla mnie jak napęd. Już u niego byłem, chociaż to odległość, bo to Bielsko Biała by tutaj. I on potem właśnie po tym wszystkim postanowił, powiedział, może pomóżmy tym ludziom jak mi. Tak i założyliśmy to stowarzyszenie. Na czym ta pomoc polegała? Komunikowałeś się z tą dziewczynką? Po pierwsze, jako medium skomunikowałem się z tą dziewczynką, która nie miała żalu do ojca, absolutnie. No ojciec nie mógł darować tego. On zaczął się jąkać od tamtego czasu. No ale to wiecie państwo, zrozummy tą sytuację. Natomiast ona nie miała... Każdy zrozumie to. No, tak, jakby nie miała żalu, mówiła wiele rzeczy, powiedział, które on tylko wiedział z tego dzieciństwa, więc był taki w ogóle w szoku. I ta pomoc, i on odetchnął, jemu się zrobiło lżej, jakby zrzucił ten kamień, tak? On do końca życia będzie żył z tym piętnem, to jest jasne, to tak nie działa, ale będzie żył, a nie będzie wegetował. Na tym to polegało. Książka, Przewodnik po zaświatach, co powinieneś wiedzieć, zanim odejdziesz? 13 rozdziałów, jak się przygotować ze wstępem i z podsumowaniem i świadectwa, takie żywe relacje w części drugiej osób, które dały z tobą, Marek, kontakt, tak, i opisują te swoje wrażenia, odczucia, jak to miało miejsce. Grzegorzu, może spróbujesz powiedzieć albo wyrazem, panowie, nie wiem, który z was, ale może dodajmy, że Grzegorz był tutaj mocno zaangażowany w wydanie tej książki. On jakby dobierał te wszystkie świadectwa, które gromadził, bo prosiliśmy ludzi, żeby też pisali do nas, tak? No i tu, Grzegorz, możesz powiedzieć, bo przecież tych świadectw jest o wiele więcej. Wybierał te, które będą najbardziej takie, no, niewiarygodne, bo każdy jest wiarygodny, ale takie emocjonujące, takie, i nie zmienialiśmy nic. Jak ktoś tak pisał, to tak napisał. Tak, to są napisane językiem, jakim umieścili w swoich wiadomościach ludzie. Jest tam kilkadziesiąt świadectw. Moim zdaniem książka bez właśnie tego rozdziału świadectwa, żywe relacje,
nie miałaby takiego wyrazu. Dlaczego? Bo jak ktoś weźmie pierwszy raz książkę, nawet nie wierząc, nie będąc w temacie, że jest życie po życiu i tak dalej, to będzie uważał, że no, autor miał bujną wyobraźnię. Natomiast jak już dobrniemy do ostatniego rozdziału, te świadectwa dają nam taką moc, takie potwierdzenie, że jednak to wszystko jest autentyczne. To jest bardzo ważna część. To nie są żadne komentarze na zamówieniu, jak na zamówienie. Tak. To są emocje, to jest wrażliwość, to jest wdzięczność. To jest to, co czuli ludzie w tej chwili. Czasami bardzo właśnie przejmujące. I no Marek, może powiesz o jednym takim świadectwie. Często przytaczasz, jak pani podczas kontaktu dowiedziała się, że miała kontakt poprzez ciebie z córką, którą poroniła. Tak, to jest takie świadectwo bardzo, no, bardzo emocjonujące. Kiedy pani przyszła o kontakt ze swoim mężem, który zmarł, on był Francuzem, oni chyba mieszkali we Francji, znaczy nie chyba, na pewno. No i kiedy rozmawialiśmy, ten mąż mówi do niej: masz pozdrowienie od córki. Nastąpiła cisza, bo ona mówi: ale my nie mamy córki. No ja słyszę w głowie: nie, no mamy córkę. Nie, proszę pana, nie ma. Rany Boskie, ja poroniłam kiedyś, tak, 20 lat temu, i być może córkę. Tak, więc masz córkę. No tak, ale to tak było dawno, czy ona w ogóle jest, jak ona wygląda? Słyszę w głowie: przyjdę w nocy, przyśnie ci się i zobaczysz tą córkę. I ona za 3 dni, czy tam jakoś tak, zadzwoniła do Grzegorza i mówi: proszę pana, śni mi się w nocy mój mąż z piękną dziewczyną obok, mówi: to jest twoja córka. Krystyna, tak, Krystyna. I mówi: wie pan, ja się obudziłam, to mnie po prostu wyrwało z butów. Ja nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Także to są takie świadectwa, które naprawdę zapadają w pamięć. Marku, przejście na drugą stronę widzisz jako zapowiedź fantastycznej podróży, wyprawy życia. Napisałeś we wstępie, że myśli zebrane w tym duchowym przewodniku to owoc ponad 30-letnich doświadczeń z pracy z ludźmi po tej i tamtej stronie. Dla kogo jest ta książka? Tak, ta książka jest w ogóle dla ludzi, którzy kogoś stracili, bardzo bliskiego, bardzo bliską osobę. Dla tych, którzy właśnie tracą kogoś, bo mają w hospicjum, ktoś umiera. No i dla nas samych, którzy i tak kiedyś odejdziemy, żeby zastanowić się, co dzisiaj z dniem dzisiejszym, skoro istnieje dzień jutrzejszy, tak? Ja zawsze mówię, że planujemy. Miałem taką znajomą, która idąc spać zawsze planowała następny dzień. Ja nie planuję, bo ja trochę idę na żywioł, ale ona planowała. No i dlaczego nie zaplanować tych dni dalej, tak? Które będą po naszym odejściu. Ale generalnie książkę tą polecam dla tych, którzy stracili bardzo bliską osobę, czy to dzieci, czy to męża, żonę, czy to nawet kochanek. I nie mogą się po tym odnaleźć, są w traumie. To polecam tą książkę. I dla tych, którzy latają dzisiaj do hospicjum i czekają. Tak, bo lekarz mówi: tą noc jeszcze przespał, ale następnej może już nie przespać. Co dalej? Powiedz mi, skąd pomysł, żeby opisać te twoje doświadczenia właśnie w taki sposób, w takiej formie, że wybierając się w podróż, musimy się zastanowić, co mamy spakować. Musimy później udać się w jakieś miejsce, które gdzieś tam dalej pojedziemy. To się wiąże z jakąś odprawą, to się wiąże z wizą, jak to mówisz, bo bardzo często mówisz. Tak. Najlepiej mieć wizę VIP-owską, jak piszesz, tak, że powinniśmy zabrać ze sobą na przykład wyobraźnię, pamięć i że marzenia i wyobraźnia to klucz do spełnionej wieczności. W ogóle może zacznę od tego, że ta książka, chciałem, aby była taka ponadczasowa i ponadkulturowa. Ona nie wrzuca nas w żadne ramy, żadnej religii i żadnego totalitaryzmu religijnego, jak ja to mówię, tak, czy fanatyzmu. Ponadczasowa, bo wszyscy odejdziemy, wierzący, niewierzący, taki się odejdziemy. To jest jedno. I jest faktem, że ta wiedza, którą otrzymywałem, była na tyle mocna, że rodziło mi się w głowie, że ja nie mogę tej wiedzy ze sobą zabrać. Że po coś wiesz, tak? Są tacy ludzie, którzy: ja nie powiem, to tajemnica. Ale to nie jest przepis na dobre pączki u cioci Malinowskiej. Ta wiedza musiała być podana i ja czułem presję. I wydaje mi się też, no właśnie jestem pewny, że z góry też mnie naciskali. Powiedz to w szerszym kontekście. Pokaż to ludziom, że my jesteśmy. I dlatego wtedy wysnułem taką jakby sentencję, czy taki cytat: rozmawiaj z tymi, co odeszli, daj nadzieję tym, co zostali. I to jest jakby motto tej książki, tak? I myślę, że ona dlatego powstała, dla nadziei naszej tutaj. Przecież każdy z nas, poza tym, ludzie, którzy do mnie przychodzili,
wypytywali się, co dalej, gdzie jest nasz Piotruś, dlaczego tak się stało. Nie mogli sobie dać rady, więc chciałem im powiedzieć, co się stało z Piotrusiem. W sposób bardzo prosty, bardzo taki właśnie, taki no... Dla każdego, tak? Dla każdej średniej jakby tego, tak? Dla każdej średniej jakby to było takie przeznaczenie, a być może z góry mnie też pchali, żeby to zrobić. Ty już w pierwszych dwóch rozdziałach piszesz, że na pewno musimy ze sobą zabrać wyobraźnię i pamięć, bo marzenia i wyobraźnia to klucz do tej spełnionej wieczności, jak przed chwilą mówiłem. Pamięć, właśnie. Wielu ludzi, znaczy pamięć to jest jedno, nie ma wyobraźni. Było, jak widać, słychać niektórych, którzy działają bez wyobraźni. Ale coś takiego, że czasem mówię, ty zamknij oczy, wyobraź sobie rower. Ja nie potrafię, ja mam tylko ciemność. Wyobraźnia to jest coś, na czym, co budujemy. Mam przed sobą taki ładny mikrofon, muszę powiedzieć, bardzo mi się podoba, ale ktoś miał wyobraźnię, żeby go stworzyć. On nie powstał tak samo z siebie, tak? Wyobraźnia, żeby on miał wygląd, jak ktoś mówi dressing, tak? To się tak nazywa, żeby był ładny. I on jest naprawdę ładny, zgrabny, no mi się podoba, tak? Mówię o tym w kontekście wyobraźni. Mamy wyobraźnię, coś ma być ładne i tak dalej. Więc po tamtej stronie także chodzi o wyobraźnię i pamięć. Pamiętać dobre rzeczy, pamiętać dobre uczynki. Natomiast nie zabierzemy rzeczywiście tego mikrofonu ze sobą, chociaż bardzo ładny, ale tam sobie go wyobrazimy z powrotem. Odtworzymy sobie na zasadzie wyobraźni. Jak budowano Warszawę? Czasem pytano starszych ludzi, którzy mieli wyobraźnię i pamiętali, jak ten łuk wyglądał, bo nie było żadnych zdjęć. Czyli na podstawie wyobraźni i pamięci odbudowywano czasem całe dzielnice Warszawy. Mi się również podobał położony nacisk w przewodniku. Chodzi mi o rozdział przenikanie zmarłych w naszym świecie, że zmarli niekoniecznie przesuwając jakieś przedmioty, manifestując jakąś swoją obecność, chcą nas wystraszyć. Chodzi im, prawdopodobnie tak zrozumiałem, tak. Żebyśmy sobie uświadomili, że istniejemy dalej. Więc zmarli z tamtej strony odzywają się do nas i dają nam znaki, ale czy potrafimy je odczytywać i czy jesteśmy na to gotowi, przygotowani? W dzisiejszym zagonionym świecie dla nas wszystko się staje takie naturalne. Coś puknęło, strzeliło, a pewnie żarówka się przepala, bo miga. A czemu tylko wieczorem o 9:00 w godzinie śmierci tatusia? Wiesz, nie załapałem. Ludzie nie mają czasu, nie chcą, nie myślą, lecą, do przodu, gonią. Jest taki świat, tak się gonimy do przodu. Mam w tym rozdziale przykład Marcysi, która próbuje, zmarłej córeczki, która próbuje namówić mamę, żeby poszła na bal i tam manifestuje że wypadają te stroje balowe z szafy, ale jeszcze jest 8-letni Damian, który zmarł na białaczkę i gdzie mama przy wejściu na pasy zostaje przez niego odrzucona i za chwilę przyjeżdża samochód, który się tam nawet nie zatrzymuje. I bardzo mnie ujęło, tu zacytuję, mamo, na litość, któregoś dnia mogę nie zdążyć. Tak, to ja pamiętam tą mamę. Ta mama to była po prostu biegająca pani gosposia. Chyba też już z nerwów po tym biegała ze wszystkiego i nie do końca była rozważna. Wiele razy na schodach lądowała, czy spadała ze schodu gdzieś w pokoju, wiele razy potrafiła zahaczyć o łóżko i wpaść na stół. Taka była. A to małe, biedne, znaczy biedne jak biedne, to małe dziecko ciągle mamusie jeszcze chroniło. I rzeczywiście wtedy w takim ekstremalnym tym wydarzeniu powiedziało, ona usłyszała, mamo, jak tego dnia mogę nie zdążyć. Tak, to też niesamowite. Wiele uwagi poświęcasz, Marku, tematowi wizy. Dajesz wskazówki, jak najlepiej się przygotować, czy na co należy zwrócić uwagę, aby otrzymać jak najlepszą wizę. No powiedzmy wprost, ciebie interesuje wiza, tak? I tak się do niej odnosisz. Oczywiście. Poruszasz temat samobójców, którzy, no co, odchodzą bez wizy. Tak, są takimi migrantami, czy emigrantami, czy jak tymi, co teraz przez tą granicę naszą przechodzą, tak, przez ten płot i się da odesłać. No tych się akurat nie da odesłać, więc zamykali się w ośrodku. To bardzo cafne porównanie, tylko że my tutaj tych nie kochamy, a tam kochają tych, którzy przychodzą, nawet jeśli zrobił to za wcześnie, czy samobójstwo. Dlaczego? Na razie zajmę się samobójstwem. Otóż trzeba sobie zdać sprawę, że samobójstwo jest złożone, wielorakie i bardzo często tych ludzi zabija choroba, schizofrenia. No jest przykład takiego człowieka, który jednego dnia przyłóż do rany wszystkich kocha, a drugiego dnia siedzi w domu i młotkiem wali w podłogę i mówi, szczury, ja was wszystkich rozjebię, tak? I drze się na całą kamienicę. W końcu nie wytrzymuje i wiesza się, a ma zaledwie 20 lat. Więc nie można go potępić za to, że się powiesił, bo mówi, bo w liście pożegnania napisał, szczury by go zjadły, to powiesił się przed szczurami. No,
choroba go zabrała, tak? Natomiast oczywiście można było inaczej, może nie trzeba było. Gorzej mają tacy, którzy przepuszczą majątek w ruletkę, zostawią żonę i się powieszą. No to jest wiadomo niedopuszczalne, ale i tacy są gdzieś tam kochani, bo miłosierdzie jest, tak? Ale są też zrozumiani. Bo wiecie państwo, po tamtej stronie to my jesteśmy rozumieni. Bo tutaj to nikt nikogo nie rozumie. Ja nie rozumiem, czemu to zrobiłeś. Ty dla mnie wariat jesteś. I tak bardzo często żyjemy. Bardzo często ojciec mówi do syna, ja cię cholera w ogóle nie rozumiem, co ty pieprzysz. Mówiąc takim trochę tym językiem, takim bardziej podwórkowym. Tam jesteśmy rozumiani. Nie to, że usprawiedliwiona, nie, nie. Zrozumieć, a usprawiedliwić to są dwie różne rzeczy. Ale rozumiem, dlaczego tak się stało. Natomiast nie usprawiedliwiam tego. To cię nie usprawiedliwia. Teraz musisz tutaj zamiatać podłogę codziennie, na przykład. Tylko dajesz tutaj całkowicie inny obraz tego, jak na przykład Kościół katolicki. Samobójstwo jest potępiane. Nie ma zrozumienia po tamtej stronie. Opisujesz tam przykład alkoholika, przykład tak. samobójcy, który, z którym tam się komunikujesz i on gdzieś tam czeka w jakimś zielonym obszarze, czyli całkiem przyjemnym, tak? Tak. A ten alkoholik, który akurat nie był samobójcą, odszedł, bo się zapił po prostu, to, że też obserwował to życie i musi poczekać, tak? Musi tak. tego doświadczyć. Ale nie jest potępiony, jest zrozumiany. Kościół katolicki jest dla mnie trochę taki, przepraszam, że tak powiem, choć chodzę do niego, jestem wierzący, żeby było jasne, ale jest trochę taki dwulicowy. To znaczy, dla mnie schizofreniczny trochę, jeśli można tak powiedzieć, bo z jednej strony mówi o miłosierdziu Bożym, a z drugiej strony o potępieniu. Więc to jakby jedno wyklucza drugie, tak? Gdybyśmy tak naprawdę popatrzyli, to ja bym powiedział tak, ja cię kocham, ale cię któregoś dnia uduszę. No to kochasz mnie, czy byś mnie dusił? Bo ja w końcu nie rozumiem, na co się przygotować, tak? Czy ta miłość jest taka, że aż mnie zadusisz tą miłością. Jeśli wierzymy w miłosierdzie, które tak Kościół nam bardzo tutaj dość mocno próbuje dać, co też dobrze, to dlaczego mamy być potępieni? Miłosierdzie nie potępia. To jest jedno. A ja nie wnikam w te struktury, bo Kościół miał swoje też pomysły na życie i zawsze w jakimś sensie to dla czegoś mówił, tak? Natomiast ja to pokazuję nie, żeby zachęcić kogoś do samobójstwa. Absolutnie nie, bo to i nie zachęcamy, żeby była jasność. Oczywiście, bo to jest ostateczna rzecz, jaką w życiu zrobić, to popełnić samobójstwo. Bo wcale nie jest aż tak różowo. Jest oczywiście dobrze, ale nie różowo. To jest inna sprawa. Każda śmierć, każda sytuacja nawet samobójcza jest po coś. I bo gdzieś pytam, dlaczego? Nie pytaj dlaczego, tylko po co? Jest po coś. I to jest jakby najważniejsze. Ona coś daje. Wielu ludzi, którzy zostaje po tej śmierci, nawraca się, zmienia się. My mamy takich jednych stowarzyszeń. To jest to doświadczenie właśnie. Tak, to jest to doświadczenie, że on zrobił to, bo oni go nie zauważali do końca. I raptem, Jezus Maria, myśmy mieli dziecko. No tak się złożyło, że mieliście. Bardzo się zmieniają ludzie. Ja mam taką panią, która straciła dziecko w sposób taki, no odebrała sobie życie, ale ta pani nie dostrzegała tego dziecka. Oni się darli ciągle ze sobą i ganiali po piętrach w bloku. I ta matka w końcu powiedziała, niech się szlak trafi. Jak trafił to dziecko szlak, matka nie zwariowała. Mało nie zwariowała. Zmieniła się, zaczęła pomagać innym dzieciom, zaczęła robić różne rzeczy. I to jest to coś, co właśnie ma dla czegoś ku czemuś służyć. Przejdziemy i to się przekonamy. Ale Marku, idąc dalej, mówiliśmy już o wyobraźni, o mocy wyobraźni, mówiliśmy o wierze, mówiliśmy o przenikaniu zmarłych, mówiliśmy o wizie, czyli przygotowaniu się do wyjazdy. No i przyszła pora na transkomunikację, pierwsze chwile. To może tak trochę redakcyjnie cię zapytam koło książki, czy mógłbyś powiedzieć o różnicach występujących w pozyskiwaniu informacji, danych, metodami paranormalnymi w transkomunikacji oraz w odczytach jasnowidczych. Jesteś jedną z nielicznych osób, które praktykują obie metody. Byłeś na pewno pionierem, tak jak rozmawialiśmy, dlatego łatwiej może będzie ci je porównać. Tak. Otóż jeśli chodzi o mediumizm, jako medium, łączenie się z tymi, co odeszli, to można uzyskać więcej informacji. Są bardziej płynne, są bardziej takie sytuacyjne, całe zdania, jakieś całe historie. Natomiast w transkomunikacji, czyli tym EVP, padają słowa, czasem takie krótkie zdania, jeśli da się je uchwycić, które mają powiedzieć, że to jestem ja, tak? Ale to są takie krótkie zdania, które po, powiedzmy, nagraniu tam iluś tam czasowym wychodzi, że zatem 3-4 jakieś wyrazy, które łączymy i pokazują nam, że tak. Z reguły tak jest, że mówią o tak przyziemnych i trywialnych rzeczach, ale dlaczego? Dlatego, żeby utożsamić ich z nimi, że to mówi on. Podkreślasz w książce, że nasze światy się przenikają, że ta druga strona tutaj jest, te osoby. I zwracasz uwagę również na to, że
o ile tu są niecieleśni, mogą przejść przez jakąś ścianę, mogą robić jakieś rzeczy, to po tamtej drugiej stronie ta fizyczność im towarzyszy. Tak, tutaj przechodzą przez ścianę, nie wiem, położą mikrofonem, wyłączą nam światło, czy włączą nam telewizję, na przykład, tak, czy zrzucą kubek ze stołu. I my ich nie zobaczymy, natomiast po tamtej stronie oni mówią, że są tak samo cieleśni, materialni jak tutaj, więc nie przejdą przez ścianę, nie są jakby zjawami, czyli ta ich kolejna jakaś materia, tak, jest namacalna, dotykalna. Czyli jak odchodzą, to wiemy, że nie zabierają powłoki cielesnej, tak, tego chorego ciała i tak, tak dalej. Wiemy, że nie zabiera się żadnych materialnych rzeczy. Tak. Wiemy, że trzeba być w pamięć, wyobraźnię i marzenia wyposażonym. O, tak. I tam bardzo szybko oni sobie budują ten świat, tak, tak? Wykorzystując budują ten świat, tak, te umiejętności, które powinno się spakować do bagażu przed wydaniem. Tak bardzo ładnie to opowiada, opisuje w swojej książce właśnie Umarli mówią, ksiądz Francis Brine, kiedy jedna medium opowiada, że jest taka kasta ludzi, która tam przychodzi, od razu pałace sobie buduje. I jest taka dzielnica, no tak to nazwijmy, mówimy to wszystko przyziemnie, dzielnica, gdzie są same pałace, takie właśnie nowobogackie. I ona się pytała, dlaczego to robią, bo nigdy tego nie mieli. Ale potem wracają do normalności, muszą się zachłysnąć tym. Jeszcze jedno, wiecie, i to mi się podoba, bo to też potwierdziło, że nie zwariowałem. Dlaczego? Ponieważ kiedy odszedł mój tata był inżynier, architekt, budował Warszawę. I kiedy odszedł, zapytałem się mojego ojca, czym on się tam zajmuje. Jestem architektem dalej. Ja sobie pomyślałem, Matko Święta, kto architektem? On powiedział, po jaką ludzie mają wyobraźnię, jak trzeba to wszystko korygować. I wtedy załapałem, że ten już ma cztery wieże i piach. Dobrze. No i teraz jest ten moment. Przechodzimy na drugą stronę i co się dzieje? Zawsze dla ludzi, nawet tych, którzy są bardzo głęboko wierzący, jest to szokiem. To zawsze szok, tak? No, ja myślę, że ja też będę w szoku, kiedy będę widział siebie leżącego na łóżku i lekarza, który będzie mówił, omarł. No, to na pewno będzie dla mnie szokiem, to zawsze będzie jakiś szok, ale tam czeka zawsze ktoś na nas. Nigdy nie jesteś sam. Albo czeka ktoś z naszej rodziny, który został wydelegowany, powiedzmy, po nas, albo jakiś przewodnik, który tam jest i no, musi nas odprowadzić. Wiele razy z tych przekazów tak było, że on umierał w szpitalu, i mówi tak, leżałem, zrobiło mi się ciemno w oczach i usłyszałem takie trzaski jakieś. I potem ktoś mówi, chodź, idziemy, wstawaj. No to ja wstałem, myślałem, że będę szedł na kolejny zabieg, ale tak patrzę, ja leżę. Ja wstałem, ja leżę, on mówi, nie patrz na siebie, tylko chodź ze mną. I coś tam wciągnęło mnie i zobaczyłem, że jestem w jakimś dużym pomieszczeniu, jest lustro i stoi facet, mówi, a teraz oglądaj pilnie, bo to twoje życie. Dzieci, kiedy odchodzą, mają bliskich jakichś, którzy odeszli, bo żeby nie bały się, tak? Ja pamiętam, kiedy pewna amerykańska psycholog robiła spotkania takie w szkole i mówiła, co dzieci powinny wiedzieć, jak odejdą. To dla nas byłby szok, u nas to by nie przeszło. Ona właśnie mówiła, że pamiętajcie o babci, o dziadku, o kimś, kogo kochacie. A jedno dziecko powiedziało, jak pies Hachelbery będzie na mnie czekał, to mogę umierać. No to było to, to, no takie są dzieci, tak? I być może ten pies Hachelbery po niego wyjdzie, tak? Bo to jest jedyne, co, do czego może zaufać. Pierwsze kroki są zawsze takie niepewne, ale najbardziej są oszałamiające, bo zdajemy sobie jedną podstawową sprawę. My dalej jesteśmy. To jest ten szok. Dla wielu jest to strasznym szokiem. Ja może bym trochę od siebie powiedział tak cicho, cicho, Marek tak pięknie mówi, ale bym nawiązał do tych pierwszych chwil. To moim zdaniem ta książka też jest po to, żebyśmy się przygotowali do przejścia, ale w ten sposób, żebyśmy nie byli zdziwieni. Żebyśmy nie byli właśnie w tym szoku. No tak. Dlaczego? Bo mamy mnóstwo przypadków, ja tu nawiążę do swojego w tym roku, w czerwcu, mój tata zmarł. No pracując właśnie cały czas ze śmiercią, na pograniczu tej śmierci, to jest setki, tysiące kontaktów, no to było bolesne, bo każdy to musi to przerobić, niestety. Przejście przez ten element żałoby tego, co tracimy, tej osoby najbliższej. Natomiast mój tata, wielokrotnie próbowałem z nim rozmawiać na temat śmierci. Nie chciał tego tematu poruszać. Osobą wierzącą, dużo się modlił. Raz Marek go widział tam przejazdem, wiedział, czym Marek się zajmuje. Jest te tematy tak z dużym dystansem. Ja mówię, tato, porozmawiajmy, no, jak po tamtej stronie jest. Ale zamknął się, nie chciał. No i proszę sobie wyobrazić, po przejściu na tamtą stronę, oczywiście poprzez Marka, jako medium, był bardzo zdziwiony. Dziwny świat, dziwni ludzie. Wszystko to jest dziwne.
ten właśnie szok, o którym Marek mówi, ja to potwierdzam. I to trochę trwało. Oczywiście po tamtej stronie nie ma czasu. Dla nas czas, no tutaj był około 2-3 miesięcy. No ale jakoś to wszystko pod wpływem, tak mi się wydaje, to jest moja interpretacja modlitw, po tamtym czasie jakby się ogarnął w cudzysłowie. No i teraz już tyle czasu minęło, jakby zaakceptował tą nową rzeczywistość i jest świetnie. W skrócie dla niego jest już świetnie, bo zobaczył, że ten no świat tak, jest... Czuje się już jak u siebie, jak we własnym domu. Tak. O, właśnie. Dlatego wydaje mi się, że ta książka jest właśnie dla ludzi, którzy nie to, że już zaraz przechodzą, ale żebyśmy się przygotowali. Jeśli tracimy osoby najbliższe, ta książka też mi pomogła, chociaż ja już tam kilka lat wcześniej konstruowaliśmy to wszystko na YouTubie, jeśli mogę powiedzieć, jak to w ogóle się zaczęło, ale tak czy inaczej to pomaga zrozumieć i żebyśmy się przygotowali do tego, co jest nieuniknione. Teraz może sobie pozwolę na zacytowanie fragmentu z rozdziału Nasze ukształtowanie religijne. Marek pisze tak. Oczywiście, ja jestem ukształtowany w wierze katolickiej. Jestem Maryjny i przed Jezusem oddaję wszystko i zawierzyłem to Maryi, włącznie z tą książką. Ale nie oznacza to, że od dzisiaj mamy rzucić swoje przemyślenia, wiarę, bo tam na górze nas potępią. Otóż nie. I troszkę dalej. Jeżeli nie będziesz miał miłości, to nic ci to nie da. Nawet największy katolik, codziennie siedzący w kościele, leżący krzyżem i tłukący różaniec wielkości takiej, że na plecach go niesie, kiedy nie ma miłości, empatii, jest prochem, niczym. Jest tylko maszyną, która wykonuje ślepo mnóstwo rzeczy, które wgrano jej, bo uznano, że tak trzeba robić. Koniec cytatu. Ja może tylko jeszcze powiem, że bez rozróżnienia, odłączenia kościoła powszechnego od kościoła instytucjonalnego, chyba się nie da, nie? Oj, to na pewno. Kościół jest w nas. Właśnie. We mnie, gdzie... Potrzebuje instytucji. Tak, jest napisane, gdzie dwóch się modli w moim imieniu, tam jestem trzeci pośród was. I to jest to. Cała ta instytucja, to wszystko tak zbiurokratyzowanego kościoła, to nikt sobie nie wyobrażał, tak? Różnego, obłożonego różnymi dogmatami i tak dalej. Pytają mi się, dlaczego ja chodzę do kościoła, tyle się, że etc. Ja mówię, kiedy wchodzę do supermarketu, nie biorę wszystkiego. Biorę tylko to, co jest mi potrzebne. Kupuję to, co jest dla mnie i dziękuję. I tu urywam rozmowę, tak? Natomiast faktycznie oddzielić to. Wiara, Bóg, Kościół, to jest taka nazwa, Kościół, od tej całej instytucji, która wypaczyła dla mnie bardzo wiele. Z wieloma rzeczami mógłbym się zgodzić, oczywiście, bo przecież wiadomo, ale z większością niestety nie. Natomiast nie będę wojował, nie będę wojującym katolem w drugą stronę, czy też wojujący przeciwko katolikom, będąc katolikiem, tak? No, to by się sprzedawało. Nie, to nie o to chodzi. Ja tylko pokazuję, że dobroć, miłość zaprowadzi nas do naszego życia jako VIP-a, a nie takie kościółkowe walenie różańca, bo przyszedł ten okres teraz i ten okres różańcowy, to wszystkie lecą. To jest tak, jak opowiadałem jedna, że gdzieś tam na Polesiu tak jest, mąż mówi do żony, ty taka wariatko, a won! Tłuką się, tłuką. Przestań, na sumę trzeba iść, opanuj się kobieto. No więc idą na sumę, buzi rąsia klapa, wchodzą w kościół tego pięknie, do komunii, wychodzą z kościoła, obiad będzie dzisiaj, a sam sobie iść do baru, do miatka, ty kur, i dalej zaczynają. Ale na ten moment trzeba było się zatrzymać, no bo trzeba na sumę pójść. Oj, to jest przykład właśnie takich ludzi, którzy tak funkcjonują i potem mówią, ja będę zbawiony, bo codziennie z żoną szedłem na sumę. A że cały tydzień dali się patelniami po łbie, to już to nie istotne. Przeciwnicy wywlekają z kościoła to, co najgorsze, ale wywlekają systemowe różne rzeczy i poszczególnych ludzi, bo ten dotykał tego, a ten włożył rękę mu tam. Oni nie umieją się obronić i też ich wypychają albo gdzieś ich chowają. Natomiast wiara, miłość, to wszystko zniknęło. To jest taka walka, kto kiedy więcej kogo przeleciał i czy przeleciał, bo może jednak nie przeleciał. I ciągle się słyszy, czy przeleciał, bo może jednak nie przeleciał. I ciągle się słyszy, czy też jakichś politycznych opcji, różnych rzeczy. Nie ma w tym tego, co było kiedyś. Tej prawdziwej wiary i tego, że ludzie byli bliżej Boga. Ja myślę, że ta książka, to ma być taki przewodnik, jak piszesz, który ma inspirować nas, ludzi, tak, żyjących tu i teraz, aby pomyśleć o tym, tak jak się myśli o planach emerytalnych, tak, pomyśleć o tym, co będzie, tak, za jakiś czas. Tak. Okej, okay. Nie namawiasz w tej książce, coś, żebyśmy sobie to skracali, tak? To już tutaj podkreślmy wyraźnie, żeby nie było, że skoro tam jest tak cudownie, tak, jak mówisz na początku, że należy się przygotować do najwspanialszej, tak, i najcudowniejszej podróży, to musimy się tam wybrać
jak najszybciej. No, nie, oczywiście. Wszystko ma swój czas i miejsce. Nie zawsze zależy to od nas, ale w dużej mierze tak, ale nie znamy, jakby to było powiedziane, dnia i godziny. Nie zachęcasz, żeby przejść tam szybciej, czy jakoś nie nalegasz. Natomiast podsumujmy. Nie zabieramy ze sobą żadnych fizycznych rzeczy. Żadnych. Żadnego bogactwa. Zabieramy ze sobą dobre uczynki. Przechodzi z nami myśl, jaźń, dusza, wyobraźnia. Oczywiście. I kierujemy się do ludzi, którzy są nam bliscy. Tak, którzy byli dobrzy, oczywiście. Dobrze, bliscy, jasne, dobrze, No, ten drugi świat po tamtej stronie jest wolny od tych ograniczeń i uprzedzeń, które tutaj mamy jakoś mocno pojone. Czyli to jest właśnie to, że my tutaj sobie narzuciliśmy pewne systemy, tak? Albo system próbuje nam narzucić je, że jest tylko jedna opcja, jak to było kiedyś w partii, tak? Jest tylko jeden kierunek, jedna opcja. Nie chodzi o to, że teraz mamy rozpustę tutaj szerzej znowu, to ja będę pies z kotem, solniczka z pieprzniczką, jak mówiła w monologu Kwiatkowska. Nie, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby nasze różnego rodzaju myśli, rzeczy, które robimy, nie blokowały nas z powodu, bo napisane, że nie powinieneś chodzić do tyłu. Jeżeli komuś nie szkodzisz, to jest pierwsze, nie szkodzisz. Jeżeli kogoś nie oszukujesz, nie okradasz, jeżeli komuś nie narzucasz tego, co sam robisz w sposób bardzo brutalny, nachalny, wręcz jakiś mobbing, to rób co chcesz. Panowie, bardzo wam pięknie dziękuję, że znaleźliście czas, żeby ze mną tutaj porozmawiać. Dziękuję bardzo tutaj nieznanemu światowi, jak to ładnie zabrzmi, za to, że możemy tu być, że możemy sobie ten podcast, jest to nowe słowo dla mnie, ale chyba dobrze powiedziałem, być. Zresztą w ogóle nieznany świat, to jak nieznany świat, tak, to jest ten właśnie nieznany, ale jakże nam znany świat, który zawsze od początku dla mnie był taką, teraz będę słodził trochę, ale dlaczego? Nie dlatego, że mam słodzić, tylko dlatego, że mówię to, co czuję, zawsze mówię to, co czuję. Tam dowiadywałem się o wielu ciekawych rzeczach. Te wszystkie inne gazety, które gdzieś tam istnieją, są takie bardziej, bardziej takie typu fakt, kto z kim śpi i dlaczego wypadł przez okno. Natomiast tu była zawsze taka wiedza merytoryczna, zawsze z niej czerpałem. Nie z każdą się musiałem zgadzać, oczywiście, to nie o to chodzi, ale było napisane jasno i przejrzyście, dlatego cieszę się, że mogę tutaj na łamach, że tak powiem, nieznanego świata być. No i też w tym podcaście powiedzieć o swojej książce. Także bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. To bardzo miłe, co powiedziałeś, Marku. Drugi Marek, czyli Marek Rymuszko, razem z Anią Ostrzycką, dbali i dbają przez te wszystkie lata, żeby nieznany świat nie tabloidyzował treści. Właśnie o to chodziło. Jest czasami jakaś pokusa, czasami gdzieś człowiek się poruszał, czy porusza na granicy, ale dzięki Markowi Rymuszko nigdy tej granicy nie przekraczaliśmy, staraliśmy się. Jak napisaliśmy we wstępie do antologii Wyboru Tekstów, zawsze poszukiwał faktów. Ale on był też takim wizjonerem. Dziękujemy za te miłe słowa. A jeżeli chodzi o podcasty, to zdecydowaliśmy się nie z powodu jakiejś mody, bo rzeczywiście te podcasty stały się mega popularne. Wcześniej nagrywaliśmy materiały wideo, czyli takie spotkanie jak dzisiaj, byśmy wystawili kamery i nakręcili. Ale pojawiły się takie głosy, że skoro te rozmowy są takie statyczne, nie wszystkie, bo czasami mieliśmy jakiś pokaz slajdów, albo mieliśmy jakieś filmy dołączone, to przecież równie dobrze można napisać, że nie ma co oglądać, tylko się tego słucha. Tak. No i tutaj poszliśmy w te podcasty rzeczywiście, bo to można uruchomić w każdym jednym momencie. Nie ma tego poczucia, że tracimy jakieś ważne obrazy. Jeżeli mamy coś tam do przekazania, to linkujemy to w opisie po prostu. Ale pracuje wtedy wyobraźnia. W wolnej chwili można to zrobić. A tak można go posłuchać w korku, można tego posłuchać robiąc coś w kuchni, w wolnym czasie i miejscu i przestrzeni, jeżeli tylko mamy na to otwartość i czas. I jesteśmy gotowi na tą wiedzę, bo nie zawsze. No i Grzegorzu, jeszcze na pewno Ty. Ja chciałem powiedzieć, że śmierć jest zawsze tajemnicą. Nie rozmawiamy w rodzinach, nie rozmawiamy wśród znajomych o tym temacie, bo czy to są uprzedzenia? No wiemy, że kiedyś umrzemy, ale odciągamy ten temat jak najdalej. Takie tabu. Właśnie. Dopiero jak nas to spotka, czy wśród najbliższych, czy w rodzinie, zaczynamy się zastanawiać nad swoją egzystencją. Co dalej? Jak to? I najgorsza jest ta pustka. Jeśli nie jesteśmy przygotowani, ta pustka jest coraz większa. Żeby tą pustkę jakby zapchać, że tak się brzydko wyrażę, musimy szukać różnych bodźców. Tutaj ta książka pomaga, czyli pomaga przejść żałobę, jeśli zrozumiemy, że przejście na tamtą stronę jest kontynuacją naszego życia. Ale żeby to tak nastąpiło, musimy to sobie w jakiś tam sposób zasłużyć. A bycie dobrym, inaczej dawanie siebie innym,
To jest ta nasza wiza, ta nasza wiza. Natomiast dla kogo nie jest ta książka? Na pewno ci ludzie, którzy, no powiedzmy, są młodymi wilkami, mają dziesiątki tysięcy na kontach, zarabiają niesamowite fortuny, mają po ileś tam apartamentów, samochodów, no i w cudzysłowie powodzi im się, no spojrzą na książkę i pukną się w głowę. Co to jest? Co to jest? Natomiast jeśli nas wtedy to spotka, czyli no kres naszej egzystencji albo kres egzystencji wśród naszych najbliższych, zaczynają się wtedy pytania. Czasami już jest za późno. Ale właśnie ta książka jest po to, żeby otrząsnąć się jeszcze za naszego życia tutaj ziemskiego i sobie pomóc, ale też i najbliższym. Także polecam. Bardzo dziękuję. Może na zakończenie zacytuję już tutaj fragment z recenzji, która okazała się w Nieznanym Świecie, jeszcze tuż przed premierą książki. Przewodnik poza światach zawiera chyba najważniejsze dla czytelnika informacje, wskazówki, jak należy żyć teraz, tu na Ziemi, aby po śmierci znaleźć się w zaświatach na lepszym poziomie. Ja może dodam jeszcze od siebie, po lekturze tej książki, że to nie jest praca monograficzna. To jest praca praktyka, naturszczyka. Słyszymy tam szelest myśli, gonitwę tych myśli. Wszystko jest autentyczne, emocjonalne momentami, ale prawdziwe. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Przy mikrofonie Tomek Durlak i zapraszam na następne spotkania. Dziękuję.